Niewybuchy zawsze stwarzają ogromne niebezpieczeństwo, a w ziemiach naszego regionu jest ich niestety nadal bardzo dużo, czego przykładem jest kolejna ewakuacja po odnalezieniu dwóch niewybuchów na terenie Kolna. Do oficera dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o materiałach wybuchowych, niebezpiecznych, znajdujących się na posesji prywatnej miejscowości Kolno. Są to dwa pociski artyleryjskie, jeden około 70 cm, drugi około 30 cm. Pole rażenia jest 1200, ewakuacja jest przez sztab kryzysowy. Zdecydowali, że ewakuacja nastąpi w promieniu 500 metrów. W jakim stanie są te niewybuchy i czy jak duże może być zagrożenie? No, zagrożenie może być duże, bo tak naprawdę nie wiemy, co w środku się znajduje. I te pociski są skorodowane, ponieważ leżały w ziemi. Z grupy ratowniczej Nadzieja zostało zadysponowane 10 osób, łącznie z 3 pojazdami operacyjnymi. Nasze zadania polegają na informowaniu oraz ewakuowaniu ludności z miejsca zamieszkania. Czy mieszkańcy chętnie opuszczają swoje domy? Jasne, że tak. Niektórych mieszkańców trzeba było przewieźć naszymi ambulansami ze względu na ich stan zdrowia. To w zasadzie wczoraj już się stało, bo wczoraj zostały odkryte na działce prywatnej, na prywatnej posesji dwa niewybuchy. Jeden dosyć dużej mocy rażenia, bo ma około 5-6 kg materiału wybuchowego i jest wielkości 70 blisko centymetrów i średnicy około 15-18 cm. Drugi nieco mniejszy, bo ma długość około 30 cm i średnicę 8-10 cm. No i od dzisiaj rano zwołaliśmy sztab kryzysowy. Zadanie sztabu to ewakuacja ludności z terenu zagrożonego, określenie promienia zagrożenia, więc ten promień został określony na 500 metrów ze względu na zabudowę, bo tak naprawdę z tego, co saperzy mówili, odległość, na którą pocisk może razić, to jest około kilometra, tak? Ale mamy tutaj, jak widzicie, zabudowę domów jednorodzinnych, więc te 500 metrów wydaje nam się bezpieczne. Zorganizowaliśmy oczywiście miejsca, gdzie ludność nasza, nasi mieszkańcy mogą spędzić te, mam nadzieję, godzinę czy półtorej godziny, czyli czas, w którym saperzy będą podejmowali ładunek. No i cóż, no, zagrożenie jest poważne, bo jak widzieliście Państwo, ostatnie wypadki no, były tragiczne. Więc trzymam kciuki za to, żeby saperom się udało bezpiecznie to zabrać i bezpiecznie zdetonować ten ładunek. Ile osób zostało ewakuowanych? To akurat jest obszar miasta, w którym nie ma budownictwa wielkorodzinnego, nie ma bloków, nie ma wysokiego budownictwa, więc około 1500 osób musi opuścić. Oczywiście takiego przymusu nie ma, ale informujemy o zagrożeniu. I mamy nadzieję, że tak będzie, żeby nie było zagrożenia. Mamy tutaj sporo grup do pomocy, bo mamy grupy ratownicze, które w przypadku, kiedy są osoby niepełnosprawne lub wymagające opieki lekarskiej podczas transportu czy ratowników medycznych, taką opiekę mają i tak są odtransportowani. Pomagają nam Wojska Obrony Terytorialnej. Chodzi o ilość ludzi, żeby jak najszybciej, jak najsprawniej dotrzeć do wszystkich mieszkańców i opuścić, żeby poinformować o zagrożeniu i żeby opuścili miejsce zamieszkania i miejsce, które jest zagrożone ewentualnie. Oczywiście ewakuowane są też trzy szkoły, bo dwie szkoły podstawowe i zespół szkół technicznych. O godzinie 13 zakończył pracę Urząd Miasta, Urząd Gminy, Urząd Skarbowy, bo są w bezpośrednim w promieniu zagrożenia.